Hejka, z tej strony Survivor i jest ze mną... Formagord. Tak, i nagrywamy. Wiadomo. Harego. Tak, Malfoy. Draco Malfoy, mój ulubieniec. Lubię Slytherina. Znaczy, ja lubię zielony kolor. Ja też lubię zielony. Na PlayStation, jak grałem kiedyś. Śmiesz. Wiem, że on głupio wygląda, ale... Na PlayStation. Nie ściskaj tego tak. Przepraszam. Na PlayStation były dziwne głowy. Harry Potter miał taką kwadrat. O, patrz, widzisz? Tutaj walczysz tylko z nim. Prawym. Nie, lewym, sorry. No bier to. On śmiesznie wygląda. Jak taki. Jak takie simowe dziecko. No, masz rację. To była gra robiona w 2001 roku. A wiesz? Jak widzisz tę dolną część ekranu, to na konsoli, wiesz co, raczej na, no na konsoli, to jego życie było do końca, co nie? I były trzy etapy go zabicia, bo walczyło się tak, z nim, potem jak mu się straciło troszkę życia, to potem z tym krabem i golem. Tak? No. O Boże. A były lepsze przymioty, weź tę żabę. Wariuję. Weź. Kung fu. Help me. Dobra, powaga. Słuchaj. No wreszcie. To są petardy. Niech się diabli. Czytamy to, czy nie? Nie. Po co? No też tego nigdy nie czytałem. A ten. Tylko ja ci będę dawał pod głowę. Znaczy pod... Oni coś mają? Nie. Tutaj właśnie musisz od razu iść na dworze Hogwartu. Jest tak, co dawno nie grałem, muszę też z tego robić zespół. Znajdź dwie ukryte karty czarodziejów. Tak krótko. No wiem, to głupie jest, nie? Wiesz, gdzie one są? Tak, czy ja tu wszystkie miałem karty. Zawsze. Dobrze. Tylko dwie nie znalazłem. No, tutaj jest lepszy niż było na PlayStation. A w PlayStation była inna ta? Tak, inna fabuła i inna kompania. Jak musisz dobyć u niego takie ogniste, coś tam, żeby jajko smoka, co nie? To musiałeś przelatywać przez jakieś takie, to w ogóle wszystko było trudniejsze niż i jak byłeś w lochach, jak spadłeś, to nie byłeś w takiej komnacie, co tam był duch, tylko po prostu byłeś tam idź. Nie, jeszcze nie możesz tam. Wiedziałem, że to jest coś takiego. No. Zdążymy na lekcję zielarstwa. Nie, fasolki. A gdzie są karty? Tutaj, wiem, przed zielarstwem będzie, ale idź najpierw tam, bo tam będą fasolki. Tam, gdzie się idzie na turniej. Czekaj, i miałem coś dokończyć. A, i jak spadłeś w lochach, to nie? To tam były trolle, młode. A... Fasolki, czekaj. Nie, sorry, pomyliłem się. To dopiero będzie, jak przejdziesz, wiesz co, to w zielarstwie. To wróć. Jest. No. O, zawsze nie... Nie, to był Percy, nie? To... Slytherin. Hermiona Granger. O, widzisz? Panna Czarner. Buciki i białe rejestopy. No, to ma dziwną grafikę. I wiesz co? Ona właśnie nam daje punkty za ala homora, co wieś śmieszy. Nie dałem. Ona czeka na Neville'a, bla bla. Czekaj, iść tam. Nie. Takie kwiatki jak w Minecraftie. No. Tylko idź tu i tutaj to naciśnij. Użyj. O, flipendo. Ja kurde. Nie pamiętam tych czarów. Ale dwójce. Nie lubię dwójki i czwórki, ale podoba mi się to z dwójce, tylko to jedno. Że podczas biegu możesz używać czarów. Tylko to. Tak to już. No tylko to. A nie wiedziałem, że nawet się da. Czekaj, i tutaj są te ślimaki i musisz użyć flipendo na te. Tylko no, nie zasłaniaj, wiem na co. Nie zasłaniaj. Ja oglądałem u Dextera, sorry, Daxtera ten Let's Play z dwójki, to kurde, i co ja. To mnie wkurzyło to, że jak
mnie wkurzyło to, że jak otwieram kufer, to... to fasolki tak pojedynczo wylatują. Aha. To wiesz co, jak byłem na konsoli, grałem kiedyś. Co nie? Zawsze grałem na konsoli, to... fasolki były osobno. I mnie to głupi... to było głupie w ogóle na konsoli, że... najpierw byłeś w szkole, a potem musiałeś się wrócić z Hagridem po uciekonięciu od trolla, co nie? Jaka trolla? Bo potem ciebie nie gonił w szkole troll, co nie? To samo na PC-cie. Okay. Tylko na kolonii... czy zresztą na... tylko na konsoli. Nie, na konsoli, co nie? Było tak, że tam były wszystkie fasolki czerwone, co nie? Jak jednej nie zebrałeś, to już potem nie możesz mógł. Ale wszystkie na szczęście zebrałem. I potem jest właśnie jesteś tym, jak to się mówi? Tam co dostajesz tą różdżkę. Ale głupia. Nie pamiętam, jak to się nazywało, co nie? Książka. Bookcase. O, labirynt. Tutaj jest pełno tych, wiesz czego, ukrytych miejsc. Ja pamiętam, że tu było tak strasznie dużo tych, takich sekretów i jak się tam chodziło z takie krzaki, to myślałem, że będzie coś wartościowego, to były same fasolki, które mi wkurwiało. Sorki. Czekaj, wiesz co, ja zawsze, nie, ja nie atakuj, bo nie umiesz czaru. A zapomniałem. Ja właśnie tak zawsze skakałem. No na hardcora, to jest najlepsze. I w ogóle mi nie tracili życia. Tylko raz mi się dał, bo no, widzisz, te się to tak powtarzają. Iść tutaj, przed siebie i tu będzie właśnie te kryjówka. I iść teraz ten. Gdzie? Tu. Ciekawe. No, ale fajna. I tu są fasolki. Jaka jest twoja ulubiona część Harry'ego? Powiem ci, że... co on robi? Trudno wybrać. On tak się przygadza, to twoje fasolki widział. No trudno wybrać, bo tylko... dwie mi się nie podobają. Ta właśnie komnata tajemnic i czara ognia. Ale od piątej części, czyli dla koni Feniksa, jest prawdziwy Hogwarts. Z tego się cieszę już, co nie? A, fajnie. Że możesz też tam wszędzie chodzić, tak jak samo jest w szóste, co nie? W szóste. Jany troszeczkę jak Tomb Raider. Ja grałem w jedynkę, jest najlepsza. I trójka. Ja powiem ci, że trójka mi się podoba bardzo. Piątka i te poprzednie części. I wiesz co? O trójki wyż, oprócz czwórki. Kurde, znowu zapominam. No, mi się podobają wszystkie Harry Potter oprócz dwójki i czwórki. A było jakieś grałem o północy, co nie? W dwójkę, co nie? I... jak byłem, wiesz co, jak trzeba było zabić tego węża, co nie? Tego basyliszka. Strasznie się go bałem. Tak? No, strasznie, bo to grałem o północy i strasznie... nie wiem, żebym takiego, jakiś stacha. Chociaż, że grałem w Pani Killera, co nie? O północy w ogóle się nie bałem. O tego się bałem. Takiej słabej grafiki. A ten basyliszek wygląda tak jak ten wąż Tomb Raider Legend? No to, oczekaj, no weź tutaj i uważaj, to będą gnomy. Nie. Błaga. Kurde, on w ostatnim odcinku mi tyłek pokazał, ten gnom. Wipi! Tyłek? No tak, uciekam przed nim. Co? Tak, on ukradł mi na dodatek 3 fasolki. O, to mnie wkurza. Ale wiesz co jest w dwójce? Co? Że jak ci gnom weźmie fasolkę, to możesz go wziąć za nogę i go wyrzucać. I odzyskujesz te fasolki. Tak, to fajne. No, tylko... dwójce troszkę mi się podoba. Kurde, co to robi? Harry. Nie, tutaj nic nie możesz, tylko te skrzynie były. Fajne to jest. Fajna grafika, czy no nie grafika, taka nie jest fajna w sumie. No, raczej nie. Ale krajobraz jest fajny. O, na przykład mi się nie podobało w tym, na wyzwaniu Wingardium Leviosa. Mi się nigdy nie podobało... ten. Co? Że ładnie zrobili ten zamek. Tamten. Że ładnie zrobili ten zamek, ale ten. Ale? Ten dół to był taki okropny. A, wiesz co, to mnie głupi. To widzisz? Widzisz ty? To jest przejście, bo jak jest obrozowe, to znaczy, że ten jest przejście. Aha. Tylko
tylko tutaj na czekaj. No, otwórz to, ale... Dobra, to tam się da. Coś tam się wróć. Dobra, idziemy tędy. Ale tam, wiesz co, od razu chcę wziąć Wingardium Leviosa, użyj na tamten ten kamyk, bo potem musisz dobra, się... ale... Kurde, potem będziemy musiał się wrócić. O, tu jest kolejne. Aby zauważyć, to... na każdym wyzwaniu tylko zawsze używają Harry'ego. Ale to piękne miejsce, naprawdę. Kwadratowy świat. Minecraft. Ja bym tutaj zamieszkał. No to jest już takich fajnych miejsc. To chyba... Czekaj, co to są? Co mi robi? I tutaj właśnie też będą fasolki, tylko musisz ten posąg smoka. Ej. A ty nie byłem przypadkiem? To miejsce jest podobne nie, do... Nie, byłeś. Było, wiem, podobny jest, ale byłeś, ale nie byłeś jeszcze. Aha. Kurde, Harry. Nie wnerwaj mnie. To są wszystkie smaki Bartiego Botta? Nie, już nie możesz. A... Nie denerwuję. Tylko raz? No, tylko raz. Głupie. Głupie. Od 200... Wolałbym kartę. Cześć, karta tutaj jest, bo ja wiem gdzie. I wróćcie tam, co nie? Pod to. I od razu żyj, wiesz co. A tutaj były takie jeszcze coś. Nie, wróćcie. A nie, tutaj było coś jeszcze, jakiś sekret chyba. Gdzie? Tutaj było to wejście, nie? I tutaj coś było jeszcze. O, jest na... A nie, to już będziesz na szkole, na wiesz co. Do klasy będziesz szedł. A co to jest to z tym? No to musisz po prostu użyć Wingardium Leviosa i będziesz miał otwartą bramę tu. To jest inaczej skrót, nie? No. A, czyli widzę, są dwie drogi. No. Tu jest ta brama. A idź już tutaj, nie musisz się wracać. Tutaj już nic nie ma i... Czekaj, ja będziesz tutaj miał filmik, to nie? Że będzie ten Freddy George, to ci powiem. To co? To od razu pójdziesz za budynek. Ci pokażę. Tam będzie karty. No. No fajnie. Chyba Gotyka Gryffindora, albo kolejnego. No leci. Neville mi się nie podoba w tej części. Takie dziecko z goszczoną twarzą. Widziałeś Rona? Wygląda jak szczur. No. Oni są fajni. Możesz u nich wykawić kartę. To, pamiętam, oglądałem wczoraj Daxtera Let's Play, to oni mieli taki zasrany głos. Dwójce. No, w dwójce. Dwójce, taki mają jak... Jakby ktoś włożył coś do dupy. No nie, naprawdę, dwójka mi się nie podoba. Tak samo czwórka. Inny Dublin jest. No, trójka była lepsza. Tylko trójce mi się Hermiona nie podobała, bo była taka... za duże... I też tam te ręce tak trzymali, widzę. Albo jak skakiwać, to było... Jak poskakiwać, nie? Ościana, czyli tutaj jeszcze... Tu to będziesz miał kolejną kartę. Idź tam. I już nagrywamy. 13 minut. A to jeszcze możemy zrobić... Tutaj wyzwanie może zrobimy. Czekaj, odsuń się. No, nie podziałało. Jeśli mnie to denerwuje, że czasami te czary nie działają. O, no, no, to też mnie denerwuje. Tu, o. Aha. Miam, miam. I teraz musisz właśnie użyć tam. Co drugie? To będzie chyba karta jakiegoś... Chyba... Tu grubego. Grubego... Tutaj w ogóle karty są takich grubasów. Nie, nie. To jest... A, wiem kto to jest. Kto? Zaraz zobaczymy zresztą. O, ma numer 2. A, tak. Wiesz, że dwójce jest to coś kart? Co? No, ja w dwójce nigdy nie mogę zdobyć tylko jednej brązowej karty. Zawsze zdobywałem wszystkie srebrne i wszystkie złote. A te karty? Te, co zdobyliśmy płótem. Myślałem, że karty się zdobywa tak, że... Nie, nie, tak to, po jest, kolei. To jest po kolei. Nie? Myślałem, że tak. A też myślałem. Kto zgłupi, że Slytherin zawsze ma więcej punktów od ciebie, co nie? Ale... Mówię, oni dostają punkty za każde, proszę, dziękuję, dzień dobry. Mówisz też chyba. Ostatnim filmik. Wiem, ale to jest taki denerwujący. Przegramy. Nie, wygramy. Spoileruję. Tak samo jest. Na się nam krzywda harcerza dziejów. To jest łatwe. Czy to nie lubię tej lekcji. Nie lubię rysować tej cebuli. Cebulce. To jest cebulka. Tak? No. Ja dał już to jest. Ale na razie nic nie wiedzą. Cały czas gadam. To co? Kuda. Ale mi się podoba to w dwójce, że może tylko nazwiska z czałkami, a nie musisz rysować. Mi się nie podoba akurat.
że te strzałki ja wolę rysować. Czyli no rysować. A przed rysowaniem miałem 4. Czuję się jak w przedszkolu. Powrót do przedszkola. Bo to po prostu Harry Potter jest taką drogą testu dla dzieci, no nie? Ale jedynka zawsze. 94%. Właśnie, o, to mi się zawsze nie podobało w jedynce na PlayStation, że przed każdą lekcją musieli dążyć na lekcję. Bo jeśli nie, to Dwójce tak podobno jest, oglądałem. Odejmowajcie parę punktów. Tak? O, głupio. No, nie, w dwójce jest tak, że jak masz, nie, widzisz, jak masz wyzwanie, to nie? No właśnie, potem to jest na czas. Jak się nauczysz, to no właśnie. To musisz zbierać te wszystkie te... I... Tutaj są żółwie, które z dupy mają ogień. No wiem. W dwójce tak samo jest, a w trójce są już żółki. Aha. To będzie, nie? Może troszeczkę. 135 punktów. Takie sobie. Kto? Kto jest za oknem? Miły pan. Cebula. Nie, pan cebul. To zaklęcie było w książce? Nie pamiętam. Ty czytałeś wszystkie Harry? Tak, czytałem wszystkich Harry. Nie pamiętasz? Czy... Wiesz, że gra, film i książka się nie są samo. Wiem, że nie są to samo, nie ma Irytka. No, Irytek właśnie, z jedynce, dwójce i trójce, a nie ma go. Wiesz gdzie, na filmie i... A w książce chyba jest, tak? W książce jest, czytałem. No nie pamiętam. W dwójce było coś takiego, że jak poszli na takie przejęcie duchów, to o, tam... O, właśnie w dwójce takie coś było. No właśnie, 97 lat. Nie wiem, ja nie byłem na tym przejęciu. Nie? Nie. Ale w grze, a mówię o książkach. Ale w grze też jest takie przyjęcie. Tak? No. A nie wiedziałem nawet, 20 I punktów. I ten koleś, no nie? Ja cię, wszystkie zrobiliśmy. Sprut. W filmie była tłustsza. No. Czekaj. Miała takie dziwaczne na głowie. To by słuchawki, żeby te jakieś roślinki... Nie, ale miała taką roślinę na głowie. No. Chęcia i incendio, ale nie cofnij się, by nie uniknąć kolców. By uniknąć kolców. Odpnij się od tego. No aha. Ja zawsze podskakuję. Wiele osób podskakuje. Oglądałem u brzoski. Czekaj. Zobaczysz, że pokazuje tyłek. Damy mu ukraść. Nie, dam nasz. Nie kradną. Widzisz, pokazuje tyłek. Tamten też. Ale czemu chciałeś? Żeby ci pokazać, że pokazują tyłek. Ja to grałem już tyle razy, że mi zawsze też nie pokazywali dupi. Gdzie tylko rami używali, dopiero jak pierwszy raz co kiedyś grałem. Ej. Co? Przecież na PC-cie? Nie. Na PlayStation nie było gnomów. Tych. Tak? No, w ogóle nie było. A szkoda, one są takie... Śmieszne. No właśnie. Straszne, ale jeszcze fajne. To, czekaj, poczekaj. Uważaj, to chyba będzie jakiś ten... Nie. Myślałem, był. Bo wiem, ale chodziło mi to, że to będzie też takie... takie są takie... Minut. 18. To może zakończymy na w tym miejscu odcinek. Tak, zapisałeś, ci się udało. No i... To co, dziękuję wam wszystkim za uwagę, za miłą zabawę. Nie wiem, jeśli Forma Gory będzie chciał nagrywać jeszcze jeden odcinek, to nagramy. Teraz go nagrajmy. No. To może za sekundkę go nagramy. 5 sekund. Właśnie. Więc... No cześć, trzymajcie się. Siema wszystkim!